A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy w Beam Engine Drive. W dzisiejszym odcinku postaramy się przebić przez tę oto bramę, a dokładnie rozerwać te bardzo mocne łańcuchy. Jak widzicie, brama jest zamknięta, więc proponowałbym w nią po prostu wjechać. Ale zanim to, chcę wam pokazać, ile ich jest dokładnie, a mamy ich 10 aktualnie. I pamiętajcie, że co zmianę samochodów będę zwiększał ilość bram, aż dojdziemy do tego, że bramy zatrzymają samochód po prostu. Więc zobaczymy, czy 10 bram wystarczy do zatrzymania tych oto maluchów. Jeszcze na poczekaniu, póki mam twoją uwagę, zostaw łapkę w górę, napisz ciekawy komentarz oraz daj subika, żeby kanał się dalej rozwijał. O, to brawa dla ciebie, jeżeli to zrobiłeś. A naszymi ekspertami dzisiaj będą policyjne Stefany. Dokładnie, jak widzicie, to bardzo mocny radiowóz policyjny. Ale nieważne. A więc dobrze, Stefan już startuje. O kurde, jakie to jest mocne! Jakie to jest mocny samochód! Dobra. Stefan jest mega mocny! Jak to się rozpędza w ogóle? Co jest? Patrzcie na to! Maluch bez problemu rozrywa te bramy. Tamci chyba nawet nie zdążyli wyjechać dosłownie. A my tak wystartowaliśmy szybko, że to jest niemożliwe po prostu. No ale cóż, Stefan, jak się trzymasz? O, Stefan poszedł na drzewo. Stefan. No cóż, ale jak widzicie, zobaczcie, jak ta brama wygląda. O, i pojawili się ochotnicy i... I tak trafili ci w nie. O co chodzi? O co chodzi? No nie! Ten w ogóle jedzie dalej w jakąś dziwną stronę. Ten też jedzie. A pamiętajcie, że tu jest samochód gdzieś. O, patrzcie, leży. Leży tu gdzieś na poboczu. Stefan, co ty robisz? Stefan chyba musiał się wypierdzieć tutaj. Zobaczcie, wystawił tyłek i pierdzi na zewnątrz. No dobrze, no to teraz zaczniemy może od trzech rywalizujących ze sobą od zawsze marek. Mamy tutaj BMW, mamy Mercedesa oraz mamy Audi. Zobaczmy, czy jeżeli połączą siły, dadzą radę przedostać się przez 25 bram, słuchajcie. No mega mnie to ciekawi, dlatego że naprawdę 15 bram więcej naprawdę może je zatrzymać. No to co, chyba możemy zaczynać. No to dobra, startuje czas. Co jest? Ej, co jest? Widzieliście to? Widzieliście? Dobra, próbuję się zaraz przebić. Za chwilę się cofniemy do tego. Patrzcie na to! Czy BMW sobie poradzi? I czy Audi sobie poradzi? Bo Mercedes tam płonie dalej. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Ej, BMW się naprawdę przez to przebije. Przebije się przez to, zobaczcie. Jedź BMW, jedź. Ale te łańcuchy wypadają po prostu. Ale przebija się. Tak, przebija się. Audi nie miało nic do roboty. BMW rozwaliło wszystkie bramy. To jest niemożliwe. No dobra, puszczam czas dalej. O co chodzi? W ogóle Audi się zablokowała o bramę, ale to nieważne. Mamy zwycięzcę, który przebił się przez wszystkie bramy. No dobra, ale co tobie się stało, Mercedes? A, no tak, to jest Mercedes EQS. To znaczy, że... to jest elektryk. Ale zobaczmy powtórkę, o co tu chodzi. Ja tylko kliknąłem start i Mercedes od razu się zapalił. Patrzcie, i się rozpadł na dodatek. Czyli zapalił się i rozpadł. Masakra jakaś. A tam ci wystartowali po prostu. Zobaczcie, to się działo tak szybko, że jedno klaśnięcie zostało wykonane tylko, zanim Mercedes się spalił doszczętnie. To jest niesamowite. I tak sobie płonął po prostu. Zobaczmy powtórkę jeszcze tylko, jak to wyglądało tutaj.
O kurde, niesamowicie to wyglądało. Niesamowicie. Dobra, teraz może wystrzał z wielkiej armaty w stronę 50 bram jak coś. Więc może być ciekawie. Dałem specjalnie spowolnione tempo, żeby zobaczyć, co tu się wydarzy, słuchajcie. I poleciała kula. Poleciała. Mam nadzieję, że trafi chociaż. No ale zobaczmy. Zobaczmy. Ja lecę sobie od razu tutaj pod nasze bramy. Kula pędzi w ich stronę. Ej, ej, ej! Patrzcie! Rozwala je wszystkie! O kurde, może nie trafiła idealnie w sam środek, ale czy ona się przebije przez wszystkie bramy? Zobaczmy! Bez problemu. Bez problemu się przebiła. Jeszcze powbijała sobie słupy w siebie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, jak wyglądają. Ej, miałaś być zamknięta. To jest otwarta teraz. No i leci. Ta kula poleciała jeszcze dalej po prostu. No ale zobaczmy. Leciała i rozwaliła po prostu te bramy. Dokładnie. Dokładnie, co tu się wydarzyło po prostu. I te słupy powginane, masakra jakaś. To było niesamowite, słuchajcie. No a więc dobrze, słuchajcie. Teraz mamy tutaj aż 100 bram dosłownie. Więc to mnie bardzo ciekawi, jak zostaną one teraz zniszczone i czy zostaną zniszczone. A naszym ochotnikiem będzie oczywiście autobus z jetpackiem po prostu. Więc to jest bardzo ciekawe. Stefany gotowe? No, widać, że gotowe, tylko że zamarznięte, dlatego że czas stanął. No a więc dobrze, wsiadam do naszego autobusu i możemy zaczynać. Dobra, ja troszeczkę go tutaj przestawię sobie, żeby było wszystko w porządku. I dobra. O, chyba włączyłem jetpacki. Tak, 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 bardzo szybko lecę. Bardzo szybko, bardzo szybko. I zobaczmy teraz. Mam nadzieję, że trafię. Cały świat zamarzł jakby, ale ja dosyć sobie dobrze radzę. Zobaczmy, jak sobie ja poradzę z tymi oto bramami. O kurde, a więc tak to wygląda z tej perspektywy. Masakra jakaś. Ej, przepraszam bardzo, ale ile tu jest łańcuchów? Ile tu jest wszystkiego? O, wyjrzałem przez okno, bramy się otwierają, a ja jadę ciągle do przodu, słuchajcie. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Zobaczcie, jak to działa po prostu w jakiś dziwny sposób. I co? Ej, przejechałem! Po prostu zobaczmy. O nie, on ma powbijane bramy w siebie. Masakra! Co jest? Ale jak wygląda? O kurde, zobaczcie, jak się to wszystko zniszczyło po prostu. O kurde. Zobaczcie, ja tutaj wystartowałem i po prostu... O kurde, mój komputer nie jest w stanie tego pokazać. No zobaczcie. Dosłownie w taki oto sposób to wyglądało. Ale to satysfakcjonująco wygląda, zobaczcie tylko. Ale ekstra. Widzowie, przepraszam bardzo, ale... Ale co tu się stało? Co tu się stało? Ej, coś jest nie tak. Chyba ten jetpack, który odpadł autobusowi, się trochę rozszerzył i wyskoczył na pół mapy. Jak to jest możliwe? A więc widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawiacie teraz łapeczkę w górę. Piszecie również piękny komentarz, w którym możecie napisać, że ale fajny film. Albo napisać, o spoko zmontowałeś ten film. Albo cokolwiek napiszcie. I dajcie subika, jeżeli jesteście nowi na kanale. Już zostawiliście? Na pewno? No dobra, to trzymajcie się i cześć!